kolejnego szefa kuchni, tak? Dla pana mamy dzisiaj co mam specjalny przepis. Surówka z selera, marchwi i jabłka. Bardzo zdrowe. Wszystko tutaj przygotowane. Pozostaje tylko, tak jak jest w przepisie, wrzucić odpowiednie składniki, tak? Wpierw dobieramy oczywiście nóż i wciskamy odpowiedni program albo nastawiamy. Dobieramy odszczepnące. Tak. Odszczepnące mamy to z napisem urtwanglej. Okej. Bardzo fajnie wchodzi. Tutaj się trzyma. Teraz selor kroimy na niewielkie kawałki. Tak, państwo widzicie, nie mieliśmy teraz misy po maszle, bo i tak tutaj zostaje nam resztka śmietanki, a warzywa potrzebują troszkę tłuszczu, śmietany, żeby się lepiej przyswajać. Czyli wrzucamy seler. Tak, jest. Najtwardsze rzeczy sobie rzucamy na dno. Okay. Marchewkę możemy jeszcze troszkę sobie dokroić. Na pół szat ma przebeczka? Może być na pół, może być na takie na 3 cm, takie słupki. To my decydujemy, co będziemy jeść. Tak normalnie? Tak, ja jeszcze na pół przekrawam, ale dzisiaj pan jest szefem kuchni. Ja mam super sytuację, że jak nie wyjdzie, to będzie na pana, a nie na mnie, prawda? A myślę, że w takim robocie wszystko wyjdzie. Dlatego jestem pewny i zostawiam robota w dobrych rękach. Może mamy mniejsze, większe. Jabłuszko też dodamy tutaj. Jest bardzo dużo przepisów na różne surówki, ja akurat lubię tutaj taką twarczą, że tam można sobie coś pobyć. Natomiast stopień posiekania czy poszatkowania już zależy tylko i wyłącznie od naszych upodobań, tak? Tak się tu trochę chaos robi. Tymczasowy. Tak. Dodajemy śmietanę, szczyptę cukru, sól, pieprz. Możemy też dodać oleju, bo często jest w surówkach olej właśnie, żeby się przyswajało witaminy. Pieprz. Takie bardzo. Ja właśnie takie pikantne będzie. Ja też. To będzie teraz sałatka a la pandarek. Na ostro. Możemy dodać teraz, możemy dodać w trakcie. Jest możliwość właśnie, jak robimy potrawę, przez to, że mamy tutaj ten otwór, możemy dodawać w trakcie przyrządzania potrawy. Dużo tej prawidły? Ja myślę, że starczy, zawsze możemy. Zawsze możemy dodać. Tak. Jeżeli mamy na przykład program automatyczny i sobie coś tutaj gotuje, o czym zapomnieliśmy, możemy w każdej chwili otworzyć pokrywkę, dołożyć to, co brakuje, zamknąć, a robot zapamięta czas, na którym zatrzymaliśmy proces gotowania i ruszy dalej. Czyli teraz już zamykamy. Zamykamy. Jest. Tam się do kartoszka. Tam się do kartoszka. Jest. OK. I tutaj ustawiamy 11 prędkość. Mamy prędkość 11. Tak jest. Czas 10-20 sekund. Tu możemy obserwować czas, bo będziemy sobie idealną dla siebie robić. Zróbmy na razie tak na 8 sekund, zobaczymy jak się poszatkuje, tak żebyś ciekawości zajął. Czyli dajemy stan. Tak. Jeżeli byśmy chcieli mieć bardziej posiekaną, nie ma problemu. Dla mnie jest super. Tak? Taka zostaje? Dobrze. Proszę bardzo. Mamy masełko, którą zrobiła pani Beata. Mamy surówkę, którą zrobił pan Darek. I zaraz zobaczymy bułeczki, które przygotował pan Adrian.